3 lata prezydentury według wielu komentatorów Bronisław Komorowski może zaliczyć do udanych. Utrzymuje wysokie 70-procentowe poparcie. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że objął urząd w efekcie katastrofy smoleńskiej, która głęboko podzieliła polską opinię publiczną. Od pierwszego dnia urzędowania prezydent starał się przełamywać polityczne i historyczne podziały. Choć się nadal ma wielu przeciwników, to w ciągu ostatnich 3 lat uniknął gorących politycznych sporów. Blisko 600 podpisanych ustaw, 3 weta oraz 13 własnych projektów ustawodawczych. Tak okiem statystyka wyglądają 3 lata prezydentury Bronisława Komorowskiego. To nie jest prezydentura przełomu, to nie jest prezydentura charyzmatycznego lidera. Zresztą chyba nikt, kto Bronisława Komorowskiego zna dłużej, czy obserwuje dłużej jego działalność, nie miał nigdy i nie ma złudzeń. On nigdy nie aspirował do bycia czy głębokim intelektualistą, czy charyzmatycznym liderem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Początek prezydentury był wyjątkowo trudny. Bronisław Komorowski przejął obowiązki głowy państwa po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego. Wtedy najwięcej było problemów takich wizerunkowych. Po kilku miesiącach sztab ludzi pracujących na rzecz pana prezydenta i on sam otrząsnęli się z tej traumy i z tej nietypowej sytuacji. 3 miesiące później, w drugiej turze wyborów prezydenckich, pokonał Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję więc prawie 9 milionom obywateli Polski, którzy wynieśli mnie do prezydenckiego urzędu. Od pierwszych dni prezydentury Bronisław Komorowski starał się kierować swoim hasłem wyborczym – Zgoda buduje. Gesty, takie jak zaproszenie generała Wojciecha Jaruzelskiego na konsultacje do Pałacu Prezydenckiego, miały pokazać, że prezydent chce przełamać historyczne oraz polityczne podziały. Próbuje robić to, co robił Kwaśniewski, czyli nie dzielić, a konsolidować scenę polityczną różnymi decyzjami, zapraszaniem do konsultacji, zapraszaniem do współudziału w pewnych wydarzeniach politycznych. W styczniu Bronisław Komorowski włączył się w debatę na temat związków partnerskich. Apelował o umiar w tej sprawie. W ciągu 3 lat prezydent wziął udział w ponad 50 spotkaniach organizowanych w ramach prezydenckiego forum debaty. Odwiedził kilkadziesiąt powiatów i ponad 100 miejscowości w różnych regionach Polski. Dwukrotnie zwoływał Radę Gabinetową, a 18 razy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pomysł Bronisława Komorowskiego, by zaprosić do Rady Bezpieczeństwa Narodowego liderów partii opozycyjnych i tam faktycznie spokojnie, głęboko, merytorycznie rozmawiać o najważniejszych strategicznych problemach, był pomysłem bardzo dobrym i jest konsekwentnie realizowany. Prezydent jest aktywny w polityce zagranicznej. Dotąd odbył prawie 70 wizyt zagranicznych. Współpraca z rządem układa się dobrze. Prezydent podpisał m.in. niepopularną ustawę wydłużającą wiek emerytalny, ale nie brakowało też spięć. Troszkę zadziwił. No, tak jak przypuszczaliśmy, że będzie w pewnym sensie troszeczkę szedł na pasku premiera, okazuje się, że potrafi pokazać pazur. Najgłośniejsza różnica zdań dotyczyła międzynarodowej umowy ACTA, która wywołała protesty internautów. Początkowo podpisanie umowy forsował rząd. Prezydent dawał do zrozumienia, że dystansuje się od tego pomysłu. Za to sam krytykowany był za autorski projekt zmian w prawie o zgromadzeniach. Ale takie potknięcia nie zaszkodziły Bronisławowi Komorowskiemu. Po 3 latach urzędowania utrzymuje 70-procentowe poparcie. Jarosław Olechowski, TVP Info. A naszym gościem w studiu jest teraz dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dobry. Dzień dobry. Jak pan ocenia te 3 lata Bronisława Komorowskiego? No, spokojne 3 lata, spokojne z dobrymi efektami. To znaczy, jeżeli byśmy mierzyli pomysł prezydenta w ogóle jako postać poparciem społecznym czy popularnością, no to bardzo dobrze trzeba by to było ocenić. No tak, ale to zawsze tak jest, że prezydent jest nieźle oceniany. Znaczy nieźle w stosunku do polityków typu premier, ministrowie. Tutaj skupia się nasza krytyka, a prezydent to jest taka osoba, która raczej nie angażuje się w spory, stara się być pojednawcza i gdzieś tam nasza sympatia zawsze się ukierunkowuje w stronę kancelarii prezydenta, małżonki, rodziny. No, ale to już zależy właśnie od prezydenta, dokładnie od osoby, która te funkcje sprawuje, dlatego że prezydent też ma bardzo ważne prerogatywy i bardzo ważną funkcję w systemie ustrojowym i teraz tak, można przyjąć taką rolę
trochę żyrandolową, żeby zacytować premiera, no i być takim prezydentem trochę malowanym i skupiać się na funkcjach reprezentacyjnych, można. A taką przyjął Bronisław Komorowski? No trochę wydaje mi się, że tak, dlatego, że jeżeli sądzić po aktywności na przykład w polityce zagranicznej, czy nawet korzystanie z inicjatywy ustawodawczej, to nie ma tego wiele, i być może dlatego, że jak już prezydent coś tam wniesie, to zaraz budzi to kontrowersję, na przykład ustawa o zgromadzeniach, która poszła w jakimś dziwnym kierunku, zważając na opozycyjną przeszłość prezydenta. No, to prezydentowi było bardzo wytykane, prawda? Jako nieudana inicjatywa. Zdecydowanie. Więc być może dlatego tych inicjatyw jest tak mało. Więc jakby to wszystko zależy od tego, jakiego prezydenta chcemy mieć, jaki prezydent jest dobry na dane czasy i też jak on widzi swoją prezydenturę. A to pomówmy na ten temat. Czy są badania, które mówią, jakiego prezydenta my chcemy mieć, jakiego prezydenta chcą mieć Polacy? Czego od niego oczekują? A to zależy. Znaczy, jeżeli chodzi o badania, to prezydenta, czy w ogóle polityków, bo to raczej są takie badania, no oczekują oczywiście Polacy, żeby oni ich dobrze reprezentowali, żeby mieli jakieś pomysły, żeby byli uczciwi. Uczciwość jest jednym z pierwszych takich czynników, najbardziej wymienianych elementów. Natomiast na przykład wyborcy deklarują, że nieważny jest dla nich wygląd, ta reprezentacyjność, co nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, dlatego że wiadomo, że ta reprezentacyjność, już nie mówię o samym wyglądzie, jest dosyć ważna i to wychodzi w głębszych badaniach. Tak, w takich deklaracjach właśnie ludzie mówią, to nie jest ważne, a później się okazuje, że jest ważne, że taki...